15 marca, Tomasz Olszowy, witam i zapraszam na kolejne informacje powiatowe. W miniony czwartek w hali sportowej Kotwica w Praszce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleskiego Szkół Gimnazjalnych w piłce siatkowej. W klasyfikacji końcowej w kategorii dziewcząt na pierwszym miejscu plasowało się Gimnazjum nr 1 z Olesna. Na miejscu drugim Gimnazjum z Rudnik, na miejscu trzecim Gimnazjum z Gorzowa Śląskiego, a na miejscu czwartym Gimnazjum z Praszki. Natomiast w kategorii chłopcy pierwsze miejsce zajęła ekipa z Gimnazjum nr 1 z Olesna, drugie miejsce z Gorzowa Śląskiego, trzecie miejsce Gimnazjum Praszka i czwarte miejsce Gimnazjum Rudniki. Sportowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim odbył się po raz pierwszy turniej tenisa stołowego dla żaków i młodzików Gorzowski Piastuś. W pierwszej rundzie w kategorii młodziczki pierwsze miejsce zajęła Diana Kolczyk z Małych Lasowic, drugie miejsce Natalia Halińska z Krzyworzeki, trzecie miejsce Pamela Porażka również z Krzyworzeki i czwarte Julia Bartoszek z Kielcza. W kategorii młodziczy pierwsze miejsce Dominik Bartoszek z Kielcza, drugie miejsce Hubert Polak z Gaszyna, trzecie miejsce Bartłomiej Sobieraj z Morska i czwarte Kacper Koszczewa z Wielunia. W kategorii żaczki pierwsze miejsce Adrianna Kolczyk, Lasowice Małe, drugie Julia Bartoszek Kielcza, trzecie Pochrzęs Karolina Wieluń, czwarte Jurczok Beata z Kozłowic. W kategorii żacy pierwsze miejsce Kacper Koszczewa Wieluń, drugie Maciej Malecha Praszka, trzecie Łukasz Plewa z Dalachowa i czwarte Filip Husarz z Praszki.